Wyobrażaliście sobie kiedyś pojechać na zawody 3-dniowe i ukończyć parkour tylko raz? Ja też nie. O, cześć! Konik! No, nie chcesz tak. Zostaw mi konia, poczekaj, bo na nią gryzie. Ej! Czemu wy się w kółku ganiacie? Ja nie chcę. Nie chcę w tym być. Idź! Idź! Co? Co ona chce? Te? No dobrze. Tak? Po odpoczywaniu cały dzień na padoku, trzeba w końcu zabrać się za wyglądanie jak porządny koń. A co tu się dzieje? Okej. Okay. Poprawiasz aerodynamikę konia? No. Darmo? Czasami jest. Spoko. Ale ja się nie wyczuję, że mnie ktoś daje taki zapis, bo to się pół lat i pół serio, że będzie ile za to mamy iść. Okej. Ale to nie jest żadnym przypadku wycena, że będzie. Czyli nawet nie wiem, czy pracuję za miskę przysłowiowego ryżu. Ok, zadeklarowałaś to na nagraniu audiowizualnym. Mam dowody. Musisz mnie karmić już teraz. Reakcja konia. Bardzo mi. Raz na jakiś czas odświętnie myjemy ogonek, czyli zazwyczaj jest to na zawody. Często też nakładam odżywkę, ale dzisiaj akurat nie było na to czasu, więc jest tylko umyta. Proszę się uśmiechnąć. No teraz to już. Żeby nie było, sierść zostaje wytarta i zabrana. Stajny plan Julki, syprać mózgi dzieciaków shortami na TikToku. Każe mi nagrywać do 10 sekund. Kończymy to nagranie. Całus dla widza. O, dałaś. Mimo, że Queenka nie jest kuta, to ubieramy jej pełen w komplet ochraniaczy. Tak na wszelki wypadek, żeby jednak się nie podeptała, choćby jej bez podków. Brawo, jaka grzeczna stoi, nawet nie dębuje. Brawo. Nam. Teraz się zacznie to, co mniej przyjemne. Spokojnie. Podoba mi się, jak się uspokoiłaś. No przy mamie nie można rozrabiać. Bo mama ją bije, prawda Queen? Mama bije biednego konika, no właśnie. Dopakowujemy resztę sprzętu, jak widać niektórzy byli bardzo zmęczeni po tym. No i jedziemy do Olszy. Myślę, że nie ma co polenizować najładniejszy ośrodek, w jakim byłam, jaki miałam zawody. Pierwszy raz też koniec nieosiodłany podczas oglądania parkouru i Karol może sobie pozwiedzać, ponieważ jest tyle czasu i tyle zawodników. Dopiero po obejrzeniu śmigamy, żeby szybko ją wyczyścić i osiodłać. O, brawo! Pięknie pijesz, koniku. Chwalę zakupowy. Wiem. No moje wytłumaczenie, chwalę ją, bo dawno nie piła i już się bałam, że przed startem w ogóle nic nie wypije. W ogóle była zmulona totalnie tego dnia. Przygotowania trwają pełną parą. Konik już jest odstawiony. Jak się pani czuje przed zawodami? Halo? No i jesteśmy już na rozprężalni, macie takie ładne ujęcie w całości i mnie przemykającą gdzieś obok. Pierwszy raz od dawna mogłam powiedzieć, że serio się stresowałam, a stres był wręcz większy niż na mistrzostwach bezogłowia, mimo że na tamtych zależało mi trochę bardziej, to tutaj czułam większą presję swojego rodzaju. I mimo że rozprężalnia była naprawdę duża, największa na jakie miałam okazję jeździć i wszystko było sprawnie organizowane, to ilość koni była przytłaczająca, szczególnie dla Karola, który tam chciał coś nagrać, i było to dosyć ciężkie tym razem. Pierwszego dnia miałam totalnie problem z nabraniem tempa, a w ogóle widzieć fulę, to zapomnijcie o tym, dzisiaj tego nie będzie. I żałuję tego pierwszego dnia, mogłam nabrać lepszego tempa, mogłam lepiej ją prowadzić, no ale mądry Polak po szkodzie. Są to też moje pierwsze zawody po półrocznej przerwie, więc w sumie mogłam postawić na małą rundę, żeby jeszcze się tak wprawić. No ale puściłam się na głęboką wodę i niestety przypłaciłam tym, co wydarzy się później.
I przechodzimy powoli do okserów, które są szczególnie trudne, jak macie zły dzień i nie widzicie fuli, ponieważ do oksera wypadałoby tym bardziej precyzyjnie doliczyć dojazd. A poza tym ja generalnie mam tendencję do skakania z daleka, więc w dzień, w którym nie mogę tego jeszcze zobaczyć, to jest ciężko. No ale bindujemy szybko te przeszkody do góry, ponieważ to jest rozprężenie do zawodów i aktualnie nie możemy przepracować mojego braku widzenia czy ciulowego dojazdu. Chociaż te skoki, które widzicie, to już są te bardziej udane, kiedy troszeczkę się wdrożyłam. Jedno jest chyba wysoko, mamy to z 1,5 metra. Także czekamy na mój przejazd, skaczemy na wyjazd. I widzicie jej małe przerażenie w oczach, kiedy zobaczyła, że woda jest szersza od niej, a takiej to jeszcze nie widziała. Jestem posrana, znacie się. Ja się też trochę boję. Dostałam bojowe zadanie od trenerki pokazać wodę i jedynkę przed startem, ale że zostałam wpuszczona trochę za późno, to pokazałam jej tą jedynkę, po czym odkryłam, że mam jakieś 9 sekund do startu. Także to był speedrun. To w ogóle nie było przygotowane zagalopowanie, to było jechanie na pałę, żeby tylko zdążyć do jedynki i dostać punktów za po prostu spóźnienie się. Będzie git. Będzie dobrze. O, jak ładnie lata. Cieszmy się tym, że przynajmniej Karolowi się podobało, a ja już zapomniałam, jak miałam jechać, pojechałam inaczej. O. No i Karol trochę zapeszył tym swoim, o, bym powiedziała. Super. Ojej. Za małe tempo i właśnie złe wybicie do oksera, a jak złe wybicie do oksera, to koń tym bardziej się boi skakać oksery, bo stacjonaty to jeszcze pół biedy, da się wyratować skacząc z piątej nogi. Tutaj Queen wygasła na ostatnich paru fulach, dosłownie powinnam ją bardziej przycisnąć, no ale przynajmniej skoczyła, to już był nasz mały sukces. Ale skoczyła. Jak przepchnie, to będzie dobrze. Słyszeliście, jak przepchnie, to będzie dobrze, no ale ja nie pchałam, tylko się skradałam. I wtedy się dowiedziałam, że na średniej rundzie to nie ma trzech wyłamań, tylko dwa dozwolone. Eliminacja. Skok posłuszeństwa zrób! Ja miałam niby czas na skok posłuszeństwa, ale już czytali kolejną osobę i już poprawiali parkour dla kolejnej osoby, więc jakby nie chciałam się wtryniać i zmarnowałam tą okazję, mogłam od razu najeżdżać, ale ja trochę się pogubiłam, szczerze mówiąc. A potem wszystko poprawiłam na rozprężalni i wszystko było git. Także nie wiem, czy to wyjście na arenę mnie tak bardzo po prostu speszyło, że ja jechałam, jakbym się skradała i jechała na przykład 70 cm, no ale pierwsze płoty za tak. Pierwsze koty za płoty, następnym razem możliwe, że pojedziemy rundę małą, ponieważ znowu będę miała przerwę od startów, ale zobaczymy, tak naprawdę nie wiem, kiedy znowu pojawię się w Olsztyn na tak wielkich zawodach. W ogóle widzicie te plamy na bryczesach? To jest mocz. Konie rzadko sikają w transporcie, ale Queen musiała akurat pójść siku wtedy, kiedy moje białe rzeczy leżały przy podłodze, gdy ją transportowaliśmy. Także ten dzień startów kończymy z myślą, że jutro po prostu trzeba ją przepchnąć, byle przepchnąć nawet z rzutkami, a że przejechała. Do tego pasmo nieszczęść się dalej nas trzyma. Wcześniej Queen osikała rzeczy, a teraz zalał nas deszcz i to do suchej nitki. Była praktycznie powódź na ulicach. Wodowaliśmy tym autem. A gdy dotarliśmy do hotelu, te wszystkie obsikane rzeczy wrzuciłam pod prysznic i robiłam amatorskie pranie płynem do mycia rąk. Także jeździectwo nie zawsze jest takie turbo eleganckie. Postanowiłam podzielić ten film na części, więc teraz wiecie część pierwszą i do zobaczenia w kolejnych częściach. A zapowiadam, że było grubo i ci, co śledzą mnie na Instagramie, to już wiedzą, a ci, co nie śledzą, to się dowiecie już za tydzień. Także do zobaczenia i pa pa!